Wszystko wskazuje na to, że w ramach prac legislacyjnych Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będzie zlikwidowana, mówi minister, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wczoraj Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie na Polskę kar finansowych za niewykonanie wyroku TSUE z 14 lipca. Wyrok zobowiązywał nasz kraj do natychmiastowego zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Po otrzymaniu tego dokumentu odnosić się do niego, korzystając ze swoich praw procesowych. W połowie sierpnia polski rząd wysłał do Komisji Europejskiej wyjaśnienia. Poinformował też, że wszystko wskazuje na to, że w toku prac legislacyjnych Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zlikwidowana. To oczywiście zależy od ustawodawcy. Ten proces legislacyjny na pewno będzie w najbliższych miesiącach miał miejsce w ramach szerszej reformy wymiaru sprawiedliwości, o czym mówimy zresztą od dawna. Na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji, czy będzie to projekt rządowy, czy parlamentarny.